Bardzo serdecznie witam na dzisiejszym krótkim briefingu wspólnym z włodarzami z powiatu szczecineckiego, z miasta Szczecinek. Jest pan wiceburmistrz Maciej Maksyma, z gminy Szczecinek jest pan wójt Ryszard Jasiela i z powiatu, z starostwa szczecineckiego z powiatu jest pan starosta Krzysztof Pis. A spotykamy się dzisiaj, żeby symbolicznie przekazać czeki na kwoty, które zostały przyznane z Funduszu Inwestycji Lokalnych, z programu rządowego, który został uruchomiony decyzją pana premiera Mateusza Morawieckiego w roku, w którym mierzymy się z olbrzymim wyzwaniem, jakim jest pandemia. Jest to duże wyzwanie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo zdrowotne, ale też skutki wprowadzonych ograniczeń. To jest duże obciążenie dla poszczególnych pracodawców, pracowników, jeśli chodzi o finanse, a w konsekwencji również spore utrudnienie i ograniczenie wpływów do budżetu poszczególnych samorządów. Stąd decyzja pana premiera, aby wesprzeć samorządy. Dzisiaj jesteśmy na etapie drugiego już rozstrzygnięcia. Pierwsze państwo pamiętacie było z tematem i również wtedy nasze miasto, powiat i poszczególne gminy otrzymały wsparcie od 50 tysięcy do ponad 3 milionów złotych. Dzisiaj drugie rozstrzygnięcie, o którym państwo zapewne słyszeliście, nawet w jednym z portali był taki tytuł, że deszcz pieniędzy spadł na nasz powiat. Ja bym chciała powiedzieć, że ten deszcz pieniędzy, żeby spadł, to po pierwsze musi być decyzja premiera, żeby z budżetu państwa uruchomić te środki, ale później musi być duży wysiłek pracowników poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego, którzy koncepcje władz przepływają konkretne projekty i te projekty zostały złożone przez stojących za mną włodarzy z naszego powiatu, pozytywnie ocenione przez komisję i w konsekwencji przyznano nam ponad 13 milionów złotych. 13 milionów złotych dla mieszkańców powiatu szczecineckiego na kilka ważnych inwestycji. Oczywiście o szczegółach będę prosiła, żeby wypowiedzieli się sami włodarze. Ja natomiast chciałam przekazać symboliczne czeki, podziękować za dobrą współpracę samorządowcom i pogratulować. Mam nadzieję, że tak jak do tej pory udawało nam się dobrze współpracować, tak ta dobra współpraca przez kolejne miesiące będzie utrzymana. Zwłaszcza, że jak zapowiedział i już zrealizował pan premier Mateusz Morawiecki, uruchomił kolejną transzę z Funduszu Inwestycji Lokalnych. Od 10 grudnia do 28 grudnia można składać wnioski na kolejne postępowania. Dzisiaj są pewne ograniczenia. Każdy z jednostek samorządu terytorialnego może złożyć maksymalnie 3 wnioski do wojewody. Mam nadzieję, że dzisiaj do wszystkich tych, którzy stoją, dołączą również burmistrzowie, wójtowie kolejnych gmin z naszego powiatu i że kolejne wnioski będą pozytywnie rozpatrzone. Więc z mojej strony to wszystko. Przekazuję pierwszy wniosek, pierwszy czek dla miasta Szczecinek na kwotę 1 600 000 złotych na ręce pana burmistrza. Przede wszystkim to bardzo cieszę się, że jesteśmy się w gronie miast, które są z tego finansowane. Oczywiście wiem doskonale, że o tym trochę napisano do wniosku, do tego sesji na tych projekt. I myślę, że to może być bez tego czuwania. Ważna decyzja miasta Szczecinka przyjęcia tego dworca, czy rozpoczęcia procedury przyjęcia dworca, bo wczoraj będziemy potrzebowali pani minister, żeby ten dworzec
ważna decyzja, była słuszną decyzją. Było wiele głosów zapytań, czy to dobrze, czy zajmie się pieniądze. Natomiast widać, jeżeli się chce, jeżeli ma się na to pomysł, to zarówno pieniądze się znajdą, jak i mam nadzieję, że kolejne etapy zostaną sfinansowane, bo jak wspominałem, 1,6 mln dofinansowania. My jeszcze dokładamy dodatkowe pieniądze, 25% za kwotę 2,250 zł. Postaramy się w przyszłym roku, to zależy od czasu przejęcia tego budynku, wykonać remont tej części obsługi pasażerskiej z elewacją również, czyli w tym momencie przestaniemy wstydzić się za ten budynek, za który się już nie powinien być. To jest taki niebezpieczny budynek dla naszego miasta. To będzie etap pierwszy. Mam nadzieję również, że tak jak pani minister wspominała, kolejne środki będą możliwe do pozyskania. My również będziemy robili wszystko, żeby te środki pozyskać. Bądź z Funduszu Inwestycji Lokalnych, bądź z innych dofinansowań prowadzimy już pewne rozmowy. Myślę, że cieszymy się wszyscy jako mieszkańcy, że tak ogromna suma pieniędzy wpłynie do Szczecinka, do powiatu szczecińskiego, gdyż nie ma nic lepszego w momencie kryzysu, jak uruchomienie inwestycji lokalnych. Kończąc moją wypowiedź, jeszcze raz serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie i liczymy na wynik. Dziękuję. Szanowni Państwo, projekt zachodniopomorskich inkubatorów przedsiębiorczości, który to jest jeden z 5 elementów tego przedsięwzięcia, bo realizowany będzie w obszarach, te zadania będzie realizowane w obszarach, gdzie do przyjęcia zostaliśmy wykluczeni, przede wszystkim wykluczeniem depopulacyjnym. Nasz rejon to działanie to miejscowości gminy, gmina Szczecinek, gmina Sianów, gmina Dygowo, gmina Łubec, gmina Gościnie. Jesteśmy na etapie w tej chwili zrealizowania spółki, która ma budować inkubatory przedsiębiorczości, ale do przemysłowe na wynajem, które mają poprawić warunki bytu naszych mieszkańców, bo będziemy naprzeciw ograniczeniom, które na nas spadły związane z rozwojem demograficznym naszego obszaru. Ma to się przyczynić do zwiększenia atrakcyjności obszaru, działanie na rzecz poprawy życia naszych mieszkańców. Całe przedsięwzięcie, które będzie realizowane dzięki tym 4,5 milionom złotych razy 5 plus do tego dodatkowe środki, które pozyskamy, będzie projekt realizowany na poziomie 35 milionów złotych. Mamy nadzieję, że uda nam się te tereny uzbroić, wyposażyć w odpowiednią infrastrukturę za te środki oraz pozyskać inwestorów, którzy stworzą miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Dodatkową atrakcją tego projektu jest to, że to jest pierwszy etap, kolejne etapy będą wiązały się z rozwojem tych obszarów. Na dzień dzisiejszy mówimy o inkubatorze, mówimy o manufakturach spożywczych i tym samym rozwojem naszego przemysłu spożywczego w rejonie Wielkiego Podziału. Dziękuję. Miasta, ale mieszkańców wszystkich gmin naszego powiatu, zdrowie psychiczne, bo tutaj mówimy o poradni czy centrum zdrowia psychicznego i mówimy też o oddziale ginekologii położnictwa razem z pododdziałem neonatologicznym. W związku z tym jakby przyszłość również naszego powiatu na ręce pana starosty 7 600 000. Wydaje się, że mielibyśmy zmierzyć potrzeby społeczności lokalnej, te wynikające ze zdrowia czy z kompetencji powiatu, to niewątpliwie te potrzeby zdrowotne są na pierwszym miejscu, stąd nasze wnioski dotyczyły tych właśnie potrzeb. Ja pani minister bardzo serdecznie dziękuję za takie ogromne osobiste zaangażowanie i wsparcie tych dwóch projektów.
nie dla wątpliwości, że wcześniej również mieliśmy też ogromną pomoc pani minister w zakresie pozyskania środków finansowych na modernizację OIOM-u, ratownictwa medycznego, oddziału dziecięcego. Myśmy jako jedyni w województwie zachodniopomorskim otrzymali dofinansowanie z rezerwy Ministerstwa Finansów i dzięki temu ten nasz dzisiaj szpital całkiem inaczej wygląda. To również dla nas jest ogromny wysiłek, ponieważ wiemy, w jakim miejscu był szpital, jakie podejmujemy działania, jak jesteśmy zdeterminowani również jako samorząd powiatu szczecineckiego, aby to, co się dzieje w szpitalu, było szczególnie traktowane. Myślę, że te dwa pomysły. Pierwsze to jest psychiatria, Centrum Zdrowia Psychicznego. Jest nam niezmiernie potrzebna. Zdecydowaliśmy, że obiekty naprzeciwko szpitala po szkole medycznej przeznaczymy na Centrum Zdrowia Psychicznego. To jest w tej chwili jesteśmy w końcowym etapie przygotowania dokumentacji technicznej. Chcemy w styczniu uruchomić procedurę przetargową tak, żeby w sierpniu być może cały ten proces inwestycyjny zakończyć. Tam będzie poradnictwo psychiatryczne dla dzieci, poradnictwo psychiatryczne dla osób dorosłych, oddział dzienny psychiatryczny, całodobowy oddział psychiatryczny. On będzie w tym pełnym standardzie. Myślimy, że będziemy w pilotażu Ministerstwa Zdrowia, to też są określone środki finansowe na wsparcie, ale też Narodowy Fundusz Zdrowia ma dzisiaj politykę, z roku na rok zwiększa przeznaczane środki finansowe na pomoc psychiatryczną, bo ona dzisiaj normalnie jest wszędzie potrzebna. Nie wyobrażam sobie, żeby jej nie było w Szczecinku wtedy, kiedy firma Salus przestała funkcjonować. No i to, o czym wspomniała pani minister, oddział ginekologiczno-położniczy, neonatologia, to jest oddział, który wymaga gruntownych przebudowy. No mamy przygotowaną dokumentację techniczną, jeszcze ją dopracowujemy. Wartość tego zadania to jest 6,5 miliona złotych. Przy tych 5 milionach z tego Funduszu Wsparcia Inwestycji Lokalnych samorząd powiatowy przeznacza własne 1,5 miliona. Chcemy rozpocząć ten proces inwestycyjny w drugim półroczu 2021 roku, a zakończyć w pierwszym półroczu 2022 roku, rozłożone na 2 lata, dlatego że no nie można tego oddziału wyłączyć, on ma funkcjonować, ponieważ jest jednym z oddziałów sieciowych. To jest bardzo ważne, aby to funkcjonowało. Pani minister, ogromnie dziękuję za tamte i za te wszystkie działania, które poprzez panią minister zostały tutaj podjęte, jeżeli chodzi o to, co jest związane z naszym zdrowiem. To jest ogromna wartość. Koszty remontu tego dworca są szacowane? Pierwszy etap to jest 2 miliony 200 tysięcy złotych i na to pozyskaliśmy dofinansowanie, natomiast w zależności od tego,